zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i lokalizacją naszej gminy mamy zaniżenie, więc w przypadku zerwania wału to 65% powierzchni gminy może zostać zalana. Do ewakuacji wówczas 1800 mieszkańców. Dlatego zaapelowaliśmy do mieszkańców miejscowości najbliżej położonych wału, czyli tu mamy Skidniów, Ceber, Dorzecze, Zabiele, Pękoszów, żeby mimo wszystko w dniu dzisiejszym dokonali takiej samoewakuacji. Chodzi przede wszystkim o osoby starsze, jak również dzieci i matki. Od powodzi w 2010 roku, gdzie również mieszkańcy się mobilizowali, Wody Polskie nie zrealizowały żadnych zadań inwestycyjnych. W ostatnim czasie nawet wały nie zostały wykoszone. My w sytuacji zwiększenia zagrożenia w poniedziałek już na własną decyzją podjęliśmy wykoszenie w tych newralgicznych miejscach i zabezpieczenie tych wałów. Im dłużej będzie fala tutaj przechodzić, tym większy napór na wały. To ma swoje też skutki, że może dojść do właśnie nasiąknięcia wałów, gdzie również wówczas jest to ryzyko przerwania czy podsiąków.